najmłodszy policjant z zespołu konnego. On dopiero rozpoczyna służbę, ale nim tak naprawdę pierwszy raz zobaczymy go na ulicach naszego miasta, to minie co najmniej pół roku, gdyż musi przejść specjalistyczne szkolenie. Koń musi być oswojony do obecności na pierwszym etapie, tak zwanej atestacji pierwszego stopnia. Musi być oswojony do obecności innych zwierząt, tak? Musi być do obecności ludzi. On będzie wykonywał obowiązki typowo w służbie patrolowej,